Wystarczy włączyć telewizor, otworzyć gazetę, czy, czy, czy wejść na jakąkolwiek stronę internetową. Widzimy, jak bardzo dzisiaj firmy wykorzystują kampanie społecznościowe, kampanie CSR-u, czyli tej społecznej odpowiedzialności biznesu. I bardzo starają się być dzisiaj ekologiczne. Z jednej strony wiemy, że każdy z nas, nawet to, że dzisiaj tu jesteśmy w studiu, rozmawiamy. Ja przyjechałem samochodem, tak spałem w hotelu, powiedzmy, każdy z nas emituje ten dwutlenek węgla. I staramy się dzisiaj być takim neutralnym karbonowym neutralnym, emisji, bo z jednej strony emitujemy ten dwutlenek węgla, a z drugiej strony chcemy pokazać swoim odbiorcom, swoim klientom, że dbamy o to środowisko, dbamy o ten nasz klimat, bo wiemy jaka jest sytuacja, tak? a przede wszystkim w Polsce i w kilku miastach w Polsce, w Polsce które są czołowe na świecie, jeżeli chodzi o, o zanieczyszczenie, o smog przede wszystkim. Mecenasem kanału jest Mennica Skarbowa S.A., lider polskiego rynku złota oraz platforma do tokenizacji Mozaiko. Nowa definicja inwestycji. Jacek Jakubio, witam na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj naszym gościem będzie Łukasz Wilczewski, prezes zarządu Oksy 3 S.A., na giełdzie nie jesteście jeszcze. Nie, jeszcze nie jesteśmy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ale się stokenizowaliście. Ostatnio był u nas jeszcze jeden rolnik, że tak Cię nazwę, <gry> <gry> który zajmuje się biznesem konopnym. Też był stokenizowany i były pytania w komentarzach, czy będziemy wszystkie projekty Mozaiko, o wszystkich projektach Mozaiko opowiadać. Wszyscy kliknęli tam, że tak, no to, to jesteśmy. I tak jesteśmy, opowiadać. Mamy, mamy drugiego rolnika, sadzisz drzewa. I na pierwszy rzut oka sadzenie drzew, gdzie tu jest biznes? Gdzie tu jest biznes? Dobre pytanie. Zacznijmy od tego, że na pewno każdy z Państwa, każdy z nas pamięta, że z biologii, jeszcze ze szkoły podstawowej czy ze szkoły średniej, drzewa rosną bardzo długo. Bardzo długo, mają po kilkaset lat nasze puszcze, lasy państwowe. Są to dęby, buki, takie najbardziej sosny, najbardziej znane polskie, rodzime gatunki. No i każdy z nas wie, tak? Nawet po tych słojach takich króciutkich, malutkich, cieniutkich na drzewach, na przekrojach wiemy, że są to lata, lata, długie lata. Dopóki drzewo nie osiągnie swojego wieku takiego, takiej dojrzałości, kiedy nie może być ścięte, przeznaczone na tartak, e, później dalsza jego obróbka i, 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 i produkcja. E, trwa to około 80 do 100 lat. Natomiast nasze drzewa już w 7 lat od posadzenia dorastają do takich samych rozmiarów jak stuletnie dęby czy buki. Co lepsze, po ścięciu, po każdym ścięciu, odrastają z pnia. Czyli jedna sadzonka posadzona raz może co najmniej cztero, pięcio czy nawet sześciokrotnie dać pozysk, uzysk drewna z jednego posadzonego, posadzonej sadzonki. Okej. Okay. Um... Ja bym doświadczenie ze złotem, że jak jest dmuchane, to, to znaczy, że jest lżejsze, że jest ale większe, prawda? Więc czy to drzewo nie traci swoich walorów, jeżeli jest, rośnie szybciej? Nie, nie traci, dlatego że to drzewo jest znane, gatunek tego drzewa jest znany już od tysięcy lat, tak, jest uprawiany nie tylko w Polsce. My zaczęliśmy w 2015 roku uprawiać drzewa, drzewa tlenowe, drzewa, szybko rosnące. Biznes opiera się na tym, że wykorzystujemy grunty, które w zasadzie nie nadają się na żadną inną uprawę. Czy to przemysłową, czy to rolniczą, czyli przede wszystkim e, używamy takich gruntów nieużytków. Są to gleby nawet szóstej klasy, natomiast taki przedział jest od trzeciej do szóstej mniej więcej na jakich, na jakich to glebach sadzimy e, i wykorzystujemy te tereny, które uprawowo i tak nie przyniosłyby jakichkolwiek innych, innych pożytków. E, nie ma drzewa, czy rodzaju drewna, które nadawałoby się na wszystko. Oczywiście tempo wzrostu powoduje mniejszą gęstość danego drewna. To znaczy, że nie może być na przykład używane na... na jest drewnem lekkim, miękkim. Nie przeznaczymy go na podłogi bądź schody. Natomiast na produkcję fasad, na produkcję okień, na produkcję żaluzji mógłby wymieniać gamę, szeroką gamę różnych produktów, które już dzisiaj mają dostosowanie na rynku polskim, europejskim, a nawet i światowym. Najlepsze deski Windsor Surfingowe, surfingowe, kitesurfingowe, słupy na świecie produkowane są z tego rodzaju drewna ze względu na swoją lekkość. Tak? Biorąc do ręki taki kawałek drewna mamy, mamy wrażenie, że trzymamy powietrze, że trzymamy w ręku jakąś balsę na przykład. Natomiast jest to spowodowane tym, że drzewa pochłaniają bardzo duże ilości dwutlenku węgla. To też wiemy z biologii. Natomiast nasze drzewa pochłaniają dziesięciokrotnie więcej dwutlenku węgla niż inne drzewa liściaste ze względu na swoją fotosyntezę. Fotosyntezę C4, czyli pochłaniamy duże ilości dwutlenku węgla, które zostają w drzewie i stąd też drzewo jest znane z nazwy jako, jako drewno aluminiowe, tak, karbonowe, które pochłonęło bardzo duże ilości dwutlenku węgla i stąd też ta jego lekkość. Okay. Y z tego, co mi wiadomo, bardzo dużo firm jakby sadzi z wami te drzewa. Um, czy możesz jakby pochwalić się jakimiś współpracami? Z... Tak, 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 jak najbardziej. Um, dzisiaj Wystarczy włączyć telewizor, otworzyć gazetę czy, czy, czy wejść na jakąkolwiek stronę internetową. Widzimy, jak bardzo dzisiaj firmy wykorzystują kampanie społecznościowe, kampanie CSR-u, czyli tej społecznej odpowiedzialności biznesu, i bardzo starają się być dzisiaj ekologiczne. Z jednej strony wiemy, że każdy z nas, nawet to, że dzisiaj tu jesteśmy, w studiu rozmawiamy, ja przyjechałem samochodem, tak, spałem w hotelu, powiedzmy, każdy z nas emituje ten dwutlenek węgla. I staramy się dzisiaj być takim neutralnym, carbonową, neutralnym, emisyjnie, bo z jednej strony emitujemy ten dwutlenek węgla, a z drugiej strony chcemy pokazać swoim odbiorcom, swoim klientom, że dbamy o to środowisko, dbamy o ten nasz klimat, bo wiemy jaka jest sytuacja, tak? a przede wszystkim w Polsce i w kilku miastach w Polsce, w Polsce które są czołowe na świecie, jeżeli chodzi o, o zanieczyszczenie, o smog przede wszystkim. Są to firmy typu BMP Paribas. Tak? Jest to bank, który, który założył, zrobił wielką kampanię ogrodów tlenowych. Tak? Posadził z nami ponad 50 tysięcy drzew tlenowych. Jest to na przykład firma Brita Polska, która założyła tutaj w Warszawie jednohektarową plantację wokół swojej fabryki. Żywiec Drój wsadził również drzewa tlenowe. Także tych firm moglibyśmy wymieniać dość, dość sporo, które wykorzystywały drzewa tlenowe w swoich kampaniach społecznościowych, ale przede wszystkim wszystkim też faktycznie i realnie przyczyniają się do poprawy jakości powietrza, ponieważ sadzą drzewa, redukują ten swój ślad węglowy i, i faktycznie coś robią, a nie tylko mówią o tym, że coś robią. Okej. Okay. Fajny, fajny biznes, ciekawy. Chciałbym przejść do konkretów, bo Ty te drzewa z Rahimem stokenizowałeś, Tak. tak. I jeżeli ja bym chciał nabyć taki token, to co mi to daje? Jeden jestem, token... jestem właścicielem jednego drzewa. Tak? tak, dokładnie, dokładnie. Pomysł na tę organizację i, i na tą formę, że tak powiem, rozwoju naszego również biznesu przyszedł dość niespodziewanie i spontanicznie, ponieważ zgłaszało się do nas dość sporo klientów, którzy, którzy przede wszystkim zakochali się w biznesie, tak? Robią, zakochali się w tym pomyśle, którym, 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 który, który oferujemy. My też wszystko, co robimy, robimy z wielką pasją i, i, i jesteśmy jakby zakochani w tym, co robimy. I firmujemy się, firmujemy ten, ten, ten biznes swoimi, swoimi nazwiskami. Eee, przyszli do nas klienci, którzy... Jak wspomniałem, zakochali się w biznesie, natomiast nie mieli możliwości samemu posadzenia drzew. Tak? Są to ludzie, na przykład, którzy mieszkają w blokach, którzy mieszkają w jakichś mieszkaniach, gdzie nie mają kawałka ziemi, nie mają ogródka ee, i chcieliby zainwestować w jakikolwiek sposób. Tak? Chcieliby założyć plantację. Nie mają takich możliwości ze względu na brak ziemi. Tak? Albo są to osoby, które ze względu też na przepisy prawa, które się zmieniły, nie mogą nabyć tej ziemi, bo, są, e, bo nie są rolnikami. Tak? Zmieniły się te przepisy nie niepozwalające na zakup, na, zakup, na zakup gruntów osobom, które nie mają tego statusu rolnika, a chciałyby rzeczywiście zainwestować, tak? Zainwestować w taki biznes, który jest biznesem realnym, tak? Gdzie możemy pojechać na plantacje, zobaczyć rzeczywiście, że już od 6 lat sadzimy w Polsce, że istnieją te plantacje, że istnieje drewno. I dosłownie wczoraj zamawiałem kolejnego tira drewna. Za kilka dni dosłownie, tygodni, będziemy wycinali pierwszą plantację w Polsce posadzoną 6 lat temu w województwie małopolskim, także już też namacalnie zobaczymy drewno. Mamy firmy, które dosłownie stoją w kolejkach i czekają, e, kiedy dostarczymy im, e, im drewno z tych polskich plantacji, bo na dzisiaj, do dzisiaj praktycznie, tak? czyli do, do, do bieżącego roku drewno musieliśmy ściągać z zagranicznych plantacji, co wiązało się z wyższymi kosztami nawet transportu. E, Wszystkim odpowiadając krótko jeszcze na pytanie, co mi daje? Daje to, że realnie jestem częścią biznesu, który z jednej strony ma wpływ na ochronę środowiska, tak? redukuje dwutlenek węgla, na biznes, który jest namacalny, który rzeczywiście istnieje, powstają plantacje, rozwija się to. Biznes, w który zainwestowały też duże firmy, tak? znane marki, które posadziły i założyły z nami bądź same te plantacje i zyski związane. Z drewnem, które pozyskamy mhm. z plantacji. Dobra, ja jakby kupuję story, jest, jest fajnie, jest zielono, jest pięknie u nas, czyste powietrze, super, ale jakby od strony inwestora, bo. Ile mogę na tym zarobić? Tak naprawdę. E, Można na tym zarobić. E, na pewno no, wszyscy, wszyscy Państwo, którzy się e, zainteresują tak, i emisją, i tokenizacją, e, odwiedzą naszą stronę, wejdą na, na, na emisję e, i dowiedzą się dokładnie w szczegółach na temat, na temat tego, ile mogą zarobić, tak, jaka jest stopa zwrotu z tego wszystkiego. E, tutaj zobaczymy. Okej, okay, zostawiamy taki. E... Taką niespodziankę, taką tak. Niespodziankę. Zostawiamy taką, taką niespodziankę na No to tutaj, żeby nie było niespodzianek, emisji. jakie są ryzyka? Co może pójść nie tak z naszymi drzewkami? Czy jakiś uh, pożar, czy jakiś, jakaś klęska? Nie wiem, co się może wydarzyć, że my inwestując te pieniądze ich nie zobaczymy? Jasne. No jak zawsze w każdym biznesie istnieje pewne ryzyko, tak? Tutaj nie malujemy trawę na zielono, pomimo że jesteśmy w zielonym biznesie, tak? Bo faktycznie to co robimy, to co, to, co mówimy, to robimy. My, ryzyka są zawsze jak najbardziej, przede wszystkim te, o których sam teraz wspomniałeś, tak? czyli ryzyka, na które nie mamy wpływu w pewien sposób. Czyli ryzyka Ale związane czy optymalizujecie je z... na zasadzie powiedzmy ubezpieczeń upraw czy współpracy. Niestety akurat, jeżeli chodzi o ubezpieczenia tego typu plantacji drzew, nie ma takiej oferty na rynku. My bardzo staraliśmy się ubezpieczyć plantacje właśnie od takich kataklizmów typu pożar, typu wiatry, typu jakieś zalania wodą i tym podobne. Natomiast żadna z, z polskich ubezpieczalni nie chciała. tak Ze względu na myślę, że małe doświadczenie, bo jest to dalej dość nowy projekt, jeżeli chodzi o rynek polski. Pomimo tego, że już w Europie i na świecie działa od wielu, wielu lat, e, są to takie ryzyka. Natomiast my wiemy, dzięki naszym, naszej wiedzy, naszym już błędom popełnionym w przeszłości, tak naprawdę, wiemy jak maksymalnie zabezpieczyć się pod kątem e, zagrożeń wynikających właśnie z tych takich czynników, na które i tak nie mamy wpływu. Czyli odpowiednio wybieramy grunty. Wybieramy grunty, które nie są podmokłe, ani nie są zalewowe, sprawdzamy je wcześniej. Opcje pożaru no, rzeczywiście zawsze, zawsze istnieją, natomiast są to też tereny, które nie są blisko zlokalizowane lasów. Tak? Czyli możemy sobie wyobrazić pola uprawne. Naszymi klientami, którzy są rolnicy, na przykład tacy wielkopowierzchniowi, ktoś, kto ma 100 hektarów, 1000 hektarów, on dywersyfikuje swoje uprawy. Czyli powiedzmy, sadzi 100 hektarów pszenicy, 100 hektarów ziemniaka, 100 hektarów buraka i. 100 hektarów na przykład drzew tlenowych. W tym roku powstaje właśnie, może tak napomnę, jeszcze jedna z największych plantacji w Polsce. W jednym, w jednym kawałku powstanie 120 hektarów na północy Polski plantacji. Już praktycznie tutaj wszystko zostało dopięte. Jesteśmy z inwestorem w trakcie organizacji wszystkich prac, no i w maju zaczynamy już sadzenie takiej największej plantacji w Polsce. Okay. Jeszcze, jeszcze może powiem o jednej rzeczy, o tych ryzykach związanych. No na pewno okres wegetacji, tak? No bo drzewa i jakiekolwiek rośliny, warzywa czy owoce rosną wtedy, kiedy jest ciepło, kiedy jest okres wegetacji. W Hiszpanii, skąd na przykład pochodzą sadzonki, wiadomo, że ten okres wegetacji jest dłuższy o miesiąc, o dwa miesiące w zależności od tego, o którym regionie Hiszpanii mówimy. Natomiast i to jest jedyne ryzyko, czyli jeżeli w Polsce zamiast czterech miesięcy byśmy mieli trzy miesiące okresu wegetacji, no to to oznacza, że ten miesiąc nam zabrakło, czyli ten przyrost będzie mniejszy w danym roku. On się może zbilansować w kolejnych, bo na przykład no, nie mamy wpływu na pogodę. Wiemy, że na przykład w kolejnym roku może być dłuższy ten okres wegetacji. W najgorszym przypadku no, nie zetniemy drzew po sześciu latach, bo stwierdzimy razem z inwestorami, słuchajcie, zostawmy jeszcze na rok czasu. Drzewa, niech nam jeszcze urosną, bo na, na przestrzeni kilkuset hektarów plantacyjnej każdy centymetr więcej, tak? każde 2-5 centymetrów czy 10 na obwodzie pnia daje nam duże, większy, dużo większy pozysk i uzysk drewna z plantacji. Czyli to jest takie ryzyko, gdzie możemy powiedzieć: Ok, w 6 latach zostawmy jeszcze na rok, niech urośnie więcej, zarobimy więcej. Okay. Czyli czasowo stracimy, ale zyskamy, jeżeli chodzi o przyrosty drewna. Okej, okay. jeżeli chodzi o te plantacje, to jest... Jest taki, ja sobie tak wyobrażam, powiedzmy, że to jest taki las, do którego sobie mogę przyjść, dotknąć te drzewa, zrobić piknik, tak? Czy to tak, tak, tak wygląda, tak. tak bardziej rekreacyjnie, czy to jest teren ogrodzony, zamknięty i to jest wasza uprawa i żeby jest, tam nikt nie przyszedł nie jest, na Z reguły jest to teren ogrodzony, jest to teren zamknięty, ponieważ na taki, jest, jest to związane z pewną instalacją, tak? My ten teren odpowiednio przygotowujemy, wcześniej zakładamy systemy nawadniania, ogrodzimy ten teren, chronimy przed dziką zwierzętą, na przykład, czyli minimalizujemy te wszystkie zagrożenia, o których mówiliśmy wcześniej, tak, które mogłyby spowodować to, że drzewa rosłyby wolniej, bo to jest największe ryzyko. Ale jak już wspomniałem, jak możemy je minimalizować? My z reguły organizujemy dni otwarte na plantacjach. Mamy na przykład taką plantację pod Wrocławiem, gdzie jest nasze centrum, centrum również logistyczne, skąd dystrybuujemy później sadzonki do naszych klientów. I my praktycznie przez cały sezon wakacyjny, to jest wtedy, kiedy rusza nam sezon dostaw, czyli to jest początek maja do końca sierpnia, do końca lipca, organizujemy cyklicznie co dwa tygodnie Weekendowe dni otwarte. Zapraszamy ludzi, żeby mogli przyjechać. Szkolimy też tam przyszłych plantatorów. Pokazujemy namacalnie ludziom drzewa, które posadziliśmy kilka lat temu. W momencie, kiedy sadziliśmy te drzewa, pamiętam, mieliśmy taką fajną akcję. Z dziećmi to robiliśmy, zaprosiliśmy przedszkolę. Do posadzenia. I było coś fajnego, dlatego że drzewo nawet w sezonie wegetacji jest w stanie urosnąć 2 do 3 metrów. E, czyli proszę sobie wyobrazić, sadzonkę wielkości dosłownie tutaj tej, tej, tej buteleczki z wodą. E, sadzimy na początku maja, a we wrześniu ona ma już 2 metry. E, także prześciga te wszystkie małe dzieci, które, które sadziły. Nadawane były nazwy tym dzieciom. Także fajne też, fajnie też to się spina w takie kampanie zielonego marketingu, takie kampanie społeczne. E, dużo też się sadzi naszych drzew w miastach. Takim przykładowym miastem jest miasto Łomża, gdzie na przykład posadziło nasze drzewa w pasach oddzielających jezdnie, właśnie po to, żeby szybko urosły, żeby zacieniły teren, żeby pochłaniały ten dwutlenek, ten smog, który zostawiają, zostawiają samochody i bardzo fajnie to w tym mieście działa. Także dużo też miast wykorzystuje nasze drzewa właśnie w tym celu. Mhm, okej. Okay. Mówi się, że każdy mężczyzna powinien spodzić syna, postawić zbudować dom i zbudować drzewo. Dokładnie. Ile drzew już posadziłeś? O Jezus! Kilkaset tysięcy już na pewno mam na koncie, na koncie razem z naszymi klientami. Mam swoje też własne, oczywiście posadzone, posadzone na ogródku z, z moim synkiem. Duże ilości. Duże ilości, natomiast jeszcze małe. Jestem głęboko przekonany, że teraz, teraz dotrzemy do miliona drzew bardzo szybko. Okej. Okay. Ja jestem bardzo ciekawy tego projektu, bo jestem ciekawy w ogóle, co wy myślicie o tym projekcie. A na koniec mamy taką tradycję, że każdy z gości ma taką złotą myśl dla naszych finansowych prepersów. Kamera jest twoja. Zapraszam. Szanowni Państwo, wszystkim dziękuję, że poświęciliście te minuty na obejrzenie wywiadu ze mną. Zapraszam Państwa do, do bycia z nami, do zadawania pytań, do inwestowania, aby być częścią projektu Zielonych Zmian. Kiedyś był taki artykuł na, bodajże była to wirtualna Polska, zatytułowany Drzewo, które uratuje świat. Macie Państwo dzisiaj możliwość włączenia się do projektu, który rzeczywiście może zmienić ten świat, który może przyczynić się do takich realnych zmian i impaktu, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, a jednocześnie możemy razem zarobić. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Zapraszam do kliknięcia w link w opisie. Sam jestem ciekaw, ile na tym można rzeczywiście zarobić. I dajcie znać, co myślicie o takich projektach. Czy warto w takie projekty wchodzić? Czy w ogóle, jeżeli Was to zainteresowało, udostępnijcie dalej. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i zapraszam do naszej grupy na Facebooku, gdzie komentujemy też to, co się dzieje tutaj. Dziękuję Wam bardzo. Cześć. Dziękuję również.